Witajcie w Holokronie. Księgi sitów to bardzo ciekawa część legend, którą dzisiaj pozwolę sobie nieco lepiej Wam przedstawić. Wśród artefaktów sitów, księgi miały specjalne znaczenie, bowiem zawarta w nich wiedza była unikatowa. Zobaczmy, jaka była ich historia. Księga Zaklęć lub Grimoire Sithów była transkrypcją, która była zwykle przygotowywana przez osobę dobrze zaznajomioną z tradycją Sithów i zawierała zaklęcia, rytuały i czary niezbędne do wyczarowania magii sitów. Korzystanie z Księgi Zaklęć sięga czasów starożytnego Imperium Sithów, w którym panowali tacy mroczni lordowie jak Marka Ragnos czy Naga Sadow. Ten drugi posiadał wiele cennych artefaktów Sithów, z których jednym była Księga Zaklęć, którą to ofiarował później swojemu uczniowi Gawowi. Daragonowi. Daragon przestudiował zawartość księgi podczas szkolenia pod okiem Sadoła w prywatnej fortecy księżycu Lorda Sithów Kharsian. Fridon nad dokonał jednej z wielu transkrypcji księgi Zaklęć Sithów. Posunął się nawet do tego, że zapisał swoje zaklęcia we własnym holokronie. Ten zaś, wraz z jego kolekcją cennych artefaktów Sithów, zostały ostatecznie odziedziczone przez jego bezpośredniego potomka, czarnoksiężnika króla Omina. Jako władca planety Onderon, Ommin opanował wiedzę Ciemnej Strony ze skarbów Fridona Nada i wykorzystał swoją nową nabytą moc podczas swojego panowania nad obywatelami planety. W roku 3998 przed bitwą o Jawin, dwójka młodych arystokratów systemu Teta, Satal i Anima Kito również weszli w posiadanie Księgi Zakręć Sithów, kiedy ukradli ją z Muzeum Starożytności Ciemnej Strony na Korsent. Wolumin został napisany w języku Sithów, a ponieważ kuzyni Kito nie byli w stanie go rozszyfrować, udali się na Onderon, gdy dowiedzieli się o potencjalnych akolitach Ciemnej Strony, którzy mogliby pomóc. W końcu spotkali się z królem Omminem, który dał Satalowi amulet, który pozwolił mu całkowicie zrozumieć starożytne pisma. Król Ommin zginął podczas drugiej bitwy o Onderon, a wszystkie jego skarby, w tym Księgi Zaklęć, zostały podarowane przez Efridona Nada Kitom, których to następnie zaczął dalej uczyć sztuki magii i nauk. W tłumaczeniu ksiąg pomagał również Jaki Nowar, wysoko postawiony polityk i oddany sługa nada. Mniej więcej 3000 lat później nowy mroczny lord citów wszedł w posiadanie zaklęć sitów i przepisał je na zrozumiały tekst. Darth Bane, jedyny mroczny lord, który przeżył nowe wojny Sithów, został zaprowadzony do grobów Ridona Nada podczas poszukiwań wiedzy na temat tworzenia Holokronów. Udało mu się przeniknąć do komnaty w grobowcu, w której znajdował się Holokron Nada i po wielu dniach studiowania urządzenia odkrył, że znajdowały się w nim zaklęcia umożliwiające wykorzystanie zawiłości magii Sithów. Ponieważ sam Bane nie był przystosowany, czy też raczej dostrojony do starożytnej magii Sithów, przepisał dane z Holokronu do Księgi Zaklęć i przedstawił, je swojej uczennicy, Darf Zanie. W ten sposób wiedza z pradawnych ksiąg została zachowana na dłużej i przekazana dalej. Na przestrzeni stuleci różni sitowie posiadali dostęp do tych ksiąg, ale nie była to na pewno wiedza powszechna. W sumie piecze nad księgami sprawowali Dailis, Darf Andeddu, Darf Bein, Darf Drer, Darf Skabrus, Darf Wirelock, Darf Zana, Shaz Dovos, Alima Kito, Satal Kito, Fridon Nad, Król Omin, Nagasadą oraz tak zwani duchowi protektorzy, będący duchami starożytnych lordów, których zadaniem była ochrona ksiąg przed osobami niegodnymi tej wiedzy. Same księgi były tajemnicze i niewiele o nich wiadomo. Warto tu jednak nadmienić kilka z nich, m.in. bestiariusz Darw Kaldota, omawiający bestie Sitów i ich wynaturzenia, essay Zasada dwóch, Darw Beina, który nakreślał nową filozofię Sitów i stał się podwaliną przyszłych lordów. Setki, a nawet tysiące ręcznych zapisów. Darf Vilusa, rękopis Wawluda zawierający szczegółowe informacje o Darf Sidiusie, które były nieznane historykom Jedi, aż do odzyskania ich z osobistych rzeczy pisarza, czy choćby seria Lundi profesora Jedi, na temat historii Sithów, czy też nauka tworzenia życia, autorstwa Darw Plagiusa, który starał się zrozumieć naturę życia i jego kreację. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście, uszanowanie dla moich patronów oraz archiwistów. Jeżeli chcecie wspierać Holokron, możecie to zrobić na serwisie Patronite lub tutaj na YouTubie. Za każde wsparcie niezwykle dziękuję. I oczywiście, niech moc wiedzy zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.